Radio Doksa. Radio w dobrym tonie. Porannym gościem Radia Doksa jest Witold Zembaczyński, poseł Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam radio słuchaczy Radio Doksa. Wczoraj w Warszawie odbyła się konwencja programowa Nowoczesnej, podczas której z jednej strony podsumowano to, co przez dwa lata udało się osiągnąć w partii, bowiem Nowoczesna od dwóch lat funkcjonuje, ale także mowa była o tym, co na przyszłość, czyli o programie, z którym między innymi do wyborów samorządowych, jak rozumiem, zamierzacie iść, ale najpierw przyszłości, to o przeszłości. Te ostatnie tygodnie, szczególnie sondażowo, to nie były dobre informacje dla was, bowiem zanotowaliście znaczne spadki w sondażach, więc czy ta wczorajsza konwencja miała być takim nowym otwarciem, zmobilizowaniem? Zdecydowanie jest to moment, w którym Nowoczesna reorganizuje swoje siły. Ja zaznaczę, że mimo, że mieliśmy wczoraj to otwarcie programowe poniekąd na nowo, podkreślenie naszych korzeni, które ujawniliśmy, kiedy Nowoczesna powstawała, to jednak pod wpływem wahnięć sondażowych nie zmienialiśmy naszych głównych punktów programowych, a wśród nich jest między innymi nasze klarowne stanowisko względem uchodźców. Bardzo mocno wczoraj podkreślone przez naszego gościa specjalnego na konwencji, przewodniczącego frakcji liberalnej w Europarlamencie, pana Gaja Verhofstadta, który docenił to, że jesteśmy jedynym proeuropejskim ugrupowaniem, które również mówi o tych wspólnych wartościach, na których obecny rząd nie potrafi w ramach Unii Europejskiej funkcjonować. To są nie tylko uchodźcy, to jest kwestia również przyszłości Polski w Unii Europejskiej. W wystąpieniu tego polityka bardzo wartościowe było takie odniesienie się do przeszłości, gdzie mówił, że widzi w Polakach tą siłę, że potrafiliśmy stawiać opór w czasach faszyzmu, w czasach komunizmu. Panie pośle, zanim jeszcze do tych programowych, ja sobie pozwolę jeszcze wcześniej trochę te wyniki sondażowe, bowiem one są przygniatające dla Nowoczesnej. Ten spadek jest rzeczywiście znaczny. Wchodziliście do Sejmu, mieliście ponad 7% poparcia. 7,8% mniej taki więcej, wynik tak zrobiliście w wyborach parlamentarnych. Natomiast później słupki szły w górę i początek 2016 roku to rzeczywiście było znaczne poparcie, bo ponad 20%, nawet tak 25%. Był nawet taki sondaż, pamiętam, w którym wygrywaliście nawet z PiS-em, ale to drugie miejsce było utrzymywane. No właśnie, a teraz tak, więc 5%? Ja akurat z wykształcenia jestem politologiem, więc wiem, jak funkcjonują sondaże. To jest pewna sinusoida. Jesteśmy już znacznie ponad tym ostatnim wskazaniem 5%. To jest naturalne. Elektorat jest cały czas pod wpływem bieżących wydarzeń w polityce, które są bardzo dynamiczne i dzisiaj ci wyborcy, którzy mają podobny światopogląd jak przedstawiciele Nowoczesnej, głosują na inne ugrupowania, ale za moment do nas wrócą, bo przecież u nas byli niedawno. To jest wszystko rzecz bardzo płynna. Ale co się wydarzyło, panie pośle? No, kilka zbiegów okoliczności. Oczywiście pewne błędy, które nastąpiły na poziomie komunikacji ze strony naszego lidera. To nie są błędy merytoryczne, to są błędy wizerunkowe. Formacje polityczne w Polsce jednak tak działają, że błąd lidera może potem spowodować mocne odbicie sondażowe. Ale to już za nami. W tej sprawie zostało wszystko powiedziane. Odbyliśmy wczoraj bardzo udaną konwencję, w której wyznaczyliśmy bardzo klarownie naszą tożsamość, nasze kierunki programowe. Między innymi odnieśliśmy się do programu 500+, bo jako jedyna formacja, drodzy państwo, mieliśmy tą odwagę, żeby zagłosować przeciwko programowi 500+. No i to jest jako ciekawe, panie pośle, bo zamierzacie się odbić w sondażach, zamierzacie zrobić wszystko, żeby odbudować poparcie Polaków, ale jednocześnie mówicie o tym, że zlikwidujecie 500+. To jest kwestia odpowiedzialności. Proszę zauważyć na analogię prezydenta Macrona we Francji. On też mówił rzeczy niepopularne. Nie mówił językiem populistów, a mimo to wygrał. My uważamy przede wszystkim, że ten program jest skrajnie niesprawiedliwy w sytuacji, w której mamy informacje od pracowników opieki społecznej, że ich podopieczni, którzy potrafią dobrze korzystać z różnych programów socjalnych, z tego transferu socjalnego 500+, dostają więcej miesięcznie pieniędzy nie pracując niż oni, czyli pracownicy pomocy społecznej, którzy są zatrudnieni na etacie, to coś jest niesprawiedliwego. Ja zacytuję niesprawiedliwe tylko jest, że Ryszarda bogaci Petru, panie dostają pośle, ten dostają te 500+, tak nie powinno panie być. Panie pośle, zacytuję Ryszarda Petru z wczoraj. Nasze państwo to państwo, w którym nie ma takiego programu jak 500+, nawet najbardziej szczytny cel, na który nie ma pieniędzy, skończy się jak w Grecji. To jest scenariusz bardzo prawdopodobny, proszę zauważyć. W tej chwili deficyt jest rekordowy, jest dwa razy większy niż dwa lata temu, kiedy były końcówki rządów poprzednich formacji, więc
to jest wydatek, to jest transfer socjalny mało skuteczny. Po pierwsze, mamy odpowiedź ze strony pracodawców, że wyciąga ludzi z rynku pracy, pomaga nie tam, gdzie trzeba. No nie można tak bezczelnie kupować głosów wyborców i mówić, że to nie wpłynie na budżet państwa, gdzie około 28 miliardów do 30, w zależności oczywiście jak ten program zostanie zrealizowany, co roku z tego budżetu wypłynie. Nasza propozycja jest taka. Przede wszystkim powinien trafiać ten program do rodzin, które są aktywne zawodowo, czyli nie można doprowadzać do przyzwyczajenia ludzi do bycia nieobecnym na rynku pracy, a poprzez dofinansowanie ich funkcjonowania transferami socjalnymi, gdyż kiedy dojdą do wieku emerytalnego, to wtedy nie będą mieli za co żyć, bo nie będą mieli stażu pracy, lat pracy. A czy panie pośle, wasza decyzja tak najoględniej to likwidujemy 500+, czyli gotówkę dawaną do ręki, a proponujecie ulgi podatkowe. Dokładnie tak. I to musi funkcjonować z objęciem tych najbardziej potrzebujących. Czyli wyobraźmy sobie samotną matkę, która dzisiaj ma dochody przekraczające o 1 zł, ten limit związany z przyznaniem 500+. No i efekt jest taki, że nie dostaje tej pomocy, a jest najbardziej potrzebująca. Z drugiej strony około 7 miliardów złotych z 500+ trafia do rodzin, które są naprawdę zamożne, które mają wysokie dochody i to nie przynosi efektu państwu żadnego korzystnego, a wręcz przynosi negatywny efekt, jaki po czasie zaobserwujemy, który będzie również polegał na tym, że zjawisko szarej strefy, zjawisko takiego kombinowania w ramach umów o pracę, żeby zaniżyć swoje dochody, no niestety się poszerza. To są negatywne aspekty programu. My mamy odwagę o tym mówić. Ale panie pośle, ale myśli pan, że naprawdę uda się odbudować poparcie Polaków niepopularnymi decyzjami, bo na pewno decyzja o tym, żeby zlikwidować 500+, nie jest populistyczna. Ale też nie jest popularna. Musi pan przyznać, że Polaków to może jest bardziej przekonywać żywa gotówka do ręki, aniżeli ulgi podatkowe. To jest pewien eksperyment, ta żywa gotówka, którą rząd PiSu zastosował, ale nie można pozostać szantażem tego programu. Uważamy, że pomoc państwa powinna być nie jakby nie udzielana na ślepo, czyli kierunkowa, tam gdzie jest realna potrzeba, tam należy ją zaspokajać, a nie można mówić o tym programie 500+ właśnie w tym kontekście, czyli zaspokajanie realnych potrzeb samotnej matki, nie wiem, rodziny z dziećmi, z jakąś formą niepełnosprawności. I tu można powielać tych przykładów bardzo wiele. Ale to nie tylko o tym mówiliśmy, bo również konwencja nasza programowa to nasze propozycje, które odnoszą się do legalizacji związków partnerskich. To jest coś, o czym na przykład Platforma potrafiła mówić bardzo długo, a nigdy nic w tej sprawie nie zrobiła, więc... Do tego jeszcze wiek emerytalny, do wydłużenia, a dokładnie absolutnie powrót do 67 lat. Ale to także kolejna może być niepopularna decyzja. Te 67 lat wieku emerytalnego wynika z długości naszego życia. Jestem zwolennikiem utrzymania relacji między koniecznością pozostawania na rynku pracy, długością życia. Czyli im dłużej żyjemy, tym dłużej relatywnie powinniśmy pracować. Ale po co to jest potrzebne? Po to, żeby emerytury nie były głodowe. Bo niestety moje pokolenie 30-40-latków zgodnie z tymi założeniami, żeby pracować krócej, otrzyma głodowe emerytury. I za te emerytury my nie będziemy w stanie funkcjonować, nie będziemy w stanie kupić leków, nie będziemy w stanie zapłacić rachunków. Ja tego nie chcę. Dlatego proszę zauważyć, że wśród krajów europejskich tam dobrze się ma gospodarka i tam są wysokie emerytury, gdzie jest ten wiek emerytalny wyższy, więc ja wolę mówić uczciwie Polakom. Warto pracować dłużej, warto dłużej pozostać aktywnym na rynku pracy, mieć wyższą emeryturę, niż potem liczyć na pomoc dzieci. Panie pośle, i rozumiem, że to są hasła, z którymi zamierzacie także już iść do wyborów samorządowych, bo wybory samorządowe to już jest ten pierwszy sprawdzian dla Nowoczesnej, najbliższy. W wypadku wyborów samorządowych zdecydowanie będziemy się skupiali na programach regionalnych. W tej chwili również opracowujemy program regionalny dla województwa opolskiego w oparciu o informacje z naszych członków, działaczy, sympatyków z każdego z powiatów i to będzie nasze główne taki kierunkowskaz odnośnie kampanii wyborczej. A będą wspólne listy programów z Platformą? Znaczy na pewno wspólnych list do rad miasta i do sejmiku nie będzie, dlatego że mamy swoich chętnych i zdolnych działaczy, którzy chcą spróbować swoich sił w wyborach samorządowych. Szansa na lepszy Proszę wynik. Zauważyć, że wśród naszych członków 85% ludzi nigdy wcześniej nie należało do żadnych formacji politycznych. Dlatego mamy tą zdolność, żeby kreować nową energię, nową siłę w polityce. I będziemy współpracować w wypadku na przykład kandydata na prezydenta Opola i innych miast, na prezydenta Kędzierzyna-Koźla. Ale to znaczy, będzie wspólny kandydat Platformy i Nowoczesnej? Będziemy poszukiwać takiego rozwiązania, w którym mógłby być wspólny kandydat Platformy Nowoczesnej. Nie wiem, może KOD się do tego dołączy. Ale osobne listy.
listy, tak? Osobne listy do rad, ale jeden kandydat. Osobne listy do rady miasta, do sejmiku, ale wybory prezydenckie na burmistrzów i wójtów są tak bezpośrednie i specyficzne, że jeżeli chcemy odsunąć w tych punktach PiS od władzy, czy tak jak w Opolu Solidarną Polskę od władzy, no to musimy połączyć siły. I na tym poziomie będziemy współpracować. To będzie kandydat Platformy, czy kandydat Nowoczesnej na prezydenta? Założenie w Opolu według tego planu, który staramy się realizować, jest taki, żeby to była osoba bezpartyjna, osoba nie należąca do żadnej z formacji, po to, żeby móc zyskać wsparcie i poparcie jednocześnie Platformy i Nowoczesnej. Czyli pan nie wystartuje na prezydenta Opola? Dzisiaj nic nie jest wykluczone, bo proszę zauważyć, nie znamy zasad gry, nie wiemy, jaka będzie ordynacja, jakie będą założenia progu, jakie będą rozwiązania odnośnie startu komitetów wyborczych. Wiemy tylko jedyne, no, co prezes ostatnio Kaczyński zaznaczył, że jednak nie będzie tej dwukadencyjności wstecz, ale co będzie dalej z kodeksem wyborczym, nie wiadomo. Panie pośle, króciutko jeszcze dwa zdania a propos festiwalu. Czy jest pomysł Nowoczesnej na festiwal? Opole powinno się wycofać z umowy z TVP i stworzyć własny festiwal jesienią? Taka jest propozycja prezydenta? Fatalna umowa zawarta z TVP przez pana prezydenta niestety tylko na jeden rok powoduje, że dzisiaj Opole jest zakładnikiem tej umowy. Trzeba przede wszystkim doprowadzić do takiej sytuacji, w której Opole będzie jako miasto miało wpływ na to, jak są wydawane pieniądze i potem konsumowane właśnie pieniądze z budżetu miasta w ramach festiwalu, bo dzisiaj Opole dokłada do festiwalu, a potem się okazuje, że nie ma wpływu na to, kto będzie artystą, nie ma wpływu na to, że ikony festiwalu się nie pojawią. Czy to festiwal jesienią, dobry pomysł? Festiwal Opolski nie odbył się do tej pory raz w stanie wojennym. Nawet kiedy w 97 roku była powódź, to festiwal Opolski się odbył. Ja się wychowałem w cieniu amfiteatru w Opolu przy ulicy Marlickiego i przeżyłem naprawdę różne wersje tego festiwalu. Jak to jest możliwe, że telewizja publiczna pod rządami Kurskiego dąży do zgładzenia tej wielkiej tradycji festiwalu, to jest dla nas niewyobrażalne, dlatego w obecnej formie nawołujemy przede wszystkim do bojkotu tego festiwalu, ze względu na to, że to już jest wydarzenie, które nie jest typowym odzwierciedleniem historii i pewnej tradycji festiwalowej opolskiej, ale jakąś próbą narzucenia swojej wizji, nie tylko już w tej chwili historii, ale również i kultury przez rząd, co zdecydowanie markę opolskiego festiwalu niszczy. Powiedział Witold Zembaczyński, poseł Nowoczesnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo.